Yo, yo, yo siemaneczko byczki, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie krótkie podsumowanie moje waleczki ze świerszczem, robalem. No cóż, no, walka zaczęła się niefortunnie dla mnie, bo za blisko podszedłem Piotrka i wtedy on wyprowadził bardzo mocny low king, Low kick, low kick. Jak tam chcecie to nazywać? i e, no poczułem 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 ale m, oczywiście ten pierwszy nie był jakiś taki bardzo był bardzo mocny, ale jeszcze mi nie zagroził. Natomiast e, później próbowałem go obejść, e, zrobić jakąś e, akcję m, i wtedy nadzieję się na drugi. Ten drugi już był na tyle mocny, że posłał mnie na ziemię. Oczywiście myślałem, że Piotrek wskoczy do parteru, no ale się wystraszył widać, że boi się tego parteru, bo ja tak jak mówię, kiedyś już razem trenowaliśmy i on w parterze po prostu nie istniał, dlatego wystraszył się i coś tam pokazywał. Zresztą on próbował pokazywać, coś tam mówić do mnie w czasie walki, coś tam mnie straszyć, czy coś takiego. Oczywiście w dupie to miałem, wstałem i przy jego jakimś tam ataku skontrowałem i Sklinczowałem do siatki, a on próbował mnie obrócić, wtedy jego ja podciąłem i było pierwsze moje obalenie. Natomiast Piotrek dobrze z tego wyszedł, doszedł do klatki, podniósł się i walka znowu trafiła do, do stójki. Później oddałem kilka ciosów chyba lewą ręką. Było Były jakby jeszcze tam wymiany lowkick'ów I wtedy było coś takiego, że zrobiłem błąd Już drugi raz zrobiłem ten błąd I przy natanie i przy świerkolu Zrobiłem coś takiego, że Przy próbie sprowadzenia Nie wiem czy to Z powodu, że to za śliski po prostu on był, czy co Bo to przy natanie też było, że ja po prostu Ciągnąc, siłą tego pociągnięcia Straciłem równowagę i znowu się wyjebałem na plecy Nie było to po żadnym jego obaleniu ani nic takiego Tylko ja po tym jakby zmięciu się wyjebałem I znowu Piotrek zaczął mnie okopywać, okopywać, okopywać Uszkodził mi oczywiście piszczel wtedy Dosyć doszło do dużego obrzęku No ale jeszcze, jeszcze jakoś tam wytrwałem na tej ziemi i postanowiłem zrobić jeszcze jedną akcję, czyli takie zejście do tyłu i z dwoma krokami do przodu lewy i taki prawy zamaszysty, lecz ten prawy chyba tak musnął, można powiedzieć, i ten podmuch tego wiatru oczywiście zrobił to, że Piotrek się. Przewrócił, oczywiście, było tam jeszcze jakieś podcięcie, do tego, żeby to e, oczywiście było e, obalenie. No, i dochodząc do Piotra, zacząłem go napierdalać Niestety, brakło e, dosłownie z jakiejś pół minuty. Bym, bym potrzebował na to, żeby Piotra wykończyć, bo trenowałem mocne Grand and pound, także byłem przygotowany na to, że e, go wykończę. No, niestety nie udało się po zejściu na przerwę. Już wiedziałem, że ta noga jest na tyle obita i w piszczelu, i tutaj w górnych partiach nogi, za mocno obita, przez co nie mogłem po prostu kontynuować walki, bo nie mogłem na tej nodze już ustać. Dlatego uważam tą walkę za, moim zdaniem, moim wykonaniu słabą, po no niestety nie udało się wygrać, a miał to być, miał być smasze, ten crasher. no ale nic trudno, no, teraz leczymy, leczymy rany, dodatkowo sobie jeszcze uszkodziłem rękę, gdzieś tam wyprowadzając jakiś cios po walce dopiero poczułem, że kostka w ręku jest uszkodzona, coś tam się wylało, chyba jakiś woreczek czy coś. Także na razie nie mogę trenować, ale myślę, że za 2-3 tygodnie dojdę do siebie i będę mógł wrócić na treningi, a wtedy na pewno udowodnię w następnej walce, że następny oponent będzie w ciężkim szoku. Bo zrobię wszystko, żeby wygrać, żeby zmazać tą plamę. Tylko tak jak mówię, najpierw muszę się, muszę się wykurować. Jeżeli się wykuruje, to obiecuję, że na Następny oponent nie będzie miał co szukać ze mną w klatce, bo Noga już jest obita Dosyć mocno przez piłkarza, przez futbaloka Także to też spowoduje, że ta noga będzie mocniejsza Także nie mam się czym przejmować, aczkolwiek no nie jestem zadowolony Raczej jestem smutny, ale to spowoduje, że będę miał jeszcze mocny zaciąg i ogień do treningów, co w pełni wykorzystam. I następny oponent będzie zmiażdżony. Także tyle, słuchajcie. Już minął tydzień od walki. No, noga jeszcze boli. Ręka jeszcze uszkodzona. Także jeszcze na pewno z tydzień, co najmniej jak nie dwa, tak myślę, i będę mógł wrócić na treningi. Także tyle w tym temacie, słuchajcie, nie poddajemy się hmm. Idziemy do przodu, lewy zgroźny piąteczka dla was wow. Ta maska zrobi robotę Pozdro wariaty, elo